Piraci, witajcie w 45. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Wbijamy sobie od razu do floty, bo już widzę, że dostałem trochę wypłaty. Wypłata musi być, hejs się musi zgadzać tradycyjnie. Ile kasy? O, 300 może być. Co można wznowić to? Aha, można również pominąć wszystkie raporciki. O, bitwa morska. O, zrobiło się aż niebezpiecznie, ryzykownie. To poślemy parę statków, rozpoczniemy bitewkę. No wiem, tak po prostu... od razu odcinek i już zaczynamy z takimi, wiecie, nawalankami wirtualnymi. Dobra. No, już jest bezpiecznie, spokojnie. Jest kolejna bitwa morska. A jedziemy. Nic nie dostała nawet ta Santa Maria Ewa. Santa Ewa Maria, przepraszam. Pomyłka, wiem. O, on tu szybko się rozprawi. Bezproblemowo. No, kasy się trochę dostanie. Dobra, jedziemy z kolejną bitwą morską. A może teraz coś mocniejszego? Coś mocniejszego. Ha, ha, ha. O, dobra, jego możemy posłać. Zobaczymy, czy sobie tak da radę tutaj. O, szkuner już zniszczony. Teraz problem, że Bryk i szkuner zaatakują. Co? O kurde. Oż wpytę. Dobra, uciekać, tak, potwierdź. Szwak! Straciłem statek. Zarąbiście. Nie, po prostu zarąbiście, no. Super, już, porażka. Teraz to nawet już nie ma szans. Odlot, odlot. No i mamy problem. No pięknie, nie, no, no, po prostu odlot, odlot. Teraz to już po prostu... O! To jeszcze możemy wygrać. To jeszcze możemy wygrać. Aj, zrobiłem błąd. Ale dobra. On sobie da radę. Z tymi szkunerami. Jedziesz z nimi. Dobra, to będzie wygrane. Spokojnie. Dobra. Kruszysz się, drewniana matko. Pięknie. I zwycięstwo. Nie wiem, czy jest, czy nie jest trochę za głośno, ale jest w sumie chyba dobrze. Chwileczko, no nie przemyślałem tego tak. To dajcie mi, kurde, jeszcze szansę. O, ładnie. To nawet może być. To jeszcze możemy to rozegrać dobrze. Tylko naprawimy sobie te statki. Jep, dobra. I od razu jedziemy. Zobaczymy, czy sobie damy radę. O, szkuner prawie zniszczony. Jep, poszło. A teraz fregata atakuje. A! Nic mu nie zadało, to dobrze. Dajesz, dajesz. A, już zniszczeni. W sumie. No. Baju, baju. Zwycięstwo dla nas. Nie, bo nie widziałem, że jeszcze można aż 3 statki wysyłać. Po prostu nie chciało mi się ich aż tylu wysyłać, ale widzę, że to jednak jest możliwe. Dlatego wysyłamy teraz tylko jeden statek. A 0 beczek wybuchowych. Dlatego to tłumaczy. Dobra, szkuner zniszczony. Co? O! Dobra, poszło. Świetnie, świetnie. Dostajemy coraz więcej końców, tych pieprzonych diamentów. Dobra.
Dajmy tu wszystkie statki. W sumie może być. No i teraz już was posyłam na śmierć. To będzie ciężkie. Od razu mówię. Zrobił swoje triksy. O kurde, trzeba uważać. O kurde. Teraz trzeba ich zniszczyć. Albo inaczej po nas. Dobra. Stracimy jeden bryk. To jest pewne. O, poszło. Poszło. Dobra. Adriana Sprite zniszczyła już ostatni bryk. No niestety porażka musi być jednego. No trudno, trudno. To i tak było do przewidzenia. Dobra, to jeszcze naprawimy statek i możemy od razu już zaczynać tą bitwę. Yep. Już poszło. W sumie nie wiem, na co dawałem tutaj Santa Luisa, on i tak nic nie zrobił. Ledwie załadował działa. O, beczka wybuchowa. W sumie to już jest coś. Dobra, wsyłamy jeden statek. Rozpocznij bitwę. Ja już mu podłożę tutaj bombę. Jep. Dobra, poszło. Szybkie zwycięstwo. I już jest ryzykownie. Nie, bezpiecznie. No to jeszcze lepiej. No i teraz możemy powysyłać ich wszystkich. O, tu jeszcze bitwa morska. Zapomniałem się. Tak, jedziesz. Jedziesz z tą kanonierką. Jep. Z beczki. Dobra. O, szybko, piracko poszło. Chyba z 10 statków zniszczyliśmy. Niecałe 10. Tam nie liczyłem. No i teraz możemy ich powysyłać na misje morskie. Za co dostaną trochę hajsu. A ja dostanę oczywiście, bo ja ich tylko wysyłam na misje. Trzeba będzie wynająć więcej statków. Bo niektóre zostały no niestety zniszczone. Jak chyba wiecie, lub nie. Dobra, nie chcę mi się ich naprawiać, wolę zaoszczędzić. A tutaj może jakieś misje. O! Jep. Powysyłamy te najlepsze. Okej, okay, dobra. Dawać tutaj trochę hajsu. Tak, naprawić. A to dlaczego nie mogę tego wysłać? Jakie gówno? Chwileczkę. O, ten mogę jeszcze wysłać. San Juan Batiste. A tego już nie mogę. A, tu jeszcze. To jeszcze może. No i dobra, trzeba będzie wynająć więcej statków. Chwileczkę. Aha, no fajnie, że mnie o tym informujecie, skoro ja nie mam kości. Albo nie, mam te kości, ale już zapełnione. Dobra, 10 kafli. Może teraz gdzieś popłyniemy. Tak standardowo, tylko teraz gdzie właśnie o to chodzi. Że nie wiadomo gdzie. To jest już średni poziom. Ale chcemy jeszcze stąpać po tym łatwiejszym. Dobra, to jest już średni. A to może sobie tak tutaj jeszcze. Na suchą tortugę. Wybrzeże Saltki. A! Możemy w sumie się tepnąć. Wiecie, trochę tych odcinków narobię. Tak już powiedziałem. Chcę, żeby całe Karaiby zostały przeze mnie wyeksplorowane poprzez odcinki, które nagrywam. Bo to jest taka seria jednocześnie fabularna, główna i taka poboczna w jednym. Dobra, teraz sobie może pozbieramy jakieś rzeczy. Typu właśnie liściki, skrzyneczki, o proszę. Żeby trochę hajsu zdobyć. Jep.
Co my tu mamy? Splunij to, splunij. Zobaczymy, co to tam będzie za liścik i który numer. Aha, numer 3, dobra. To może jeszcze coś tutaj. Mamy tu nawet jeszcze zlecenia zabójstw, więc teraz się coś będzie działo. Więc ten odcinek nie będzie taki już, wiecie, bardziej typu tylko zbieranie i walki o statki. Tylko jeszcze jakieś zlecenia zabójstw. Dobra, jest nasza winda. Nie wiem, kiedy skończę, a naprawdę ja nie wiem. I to będzie ciężkie do odpowiedzenia, bo tyle się tu może dziać w tej grze, że to jest po prostu masakra. Nie dziwi się, że Ubisoft się razem tak postarało o to. Dobra, jest fragmencik. Już mam 45 odcinków, więc nie, pomyślicie, co ten Skorpio tyle nawala tych odcinków? Mógłbym już skończyć tego asasyna i wziąć się za coś innego. Mógłbym się za coś innego wziąć w końcu i się wezmę, no spokojnie, tylko asasyn to będzie taka jednocześnie główna seria i poboczna w jednym. Żeby się nikomu nie nudziło, żeby było co oglądać. Tak, tak, właśnie o to chodzi. To jest, o, skrzyneczka. Jep. Jep, do wody. O, i kolejna skrzyneczka. No chodź, chodź tu do wuja Edwarda. No i teraz w sumie jeszcze możemy zebrać jedną skrzynię i zrobić sobie zlecenia zabójstw. Nikt nam nie zabroni w sumie. To zlecenie zabójstw dadzą nam trochę kasy. A kasy i tak potrzebujemy w cholerę, bo to się nam może przydać do różnorakich zleceń. No i mnie musiało w pizdziec wywalić. Nie wiem, co ten mój Miris Action ostatnio coś odpieprza. I jak dalej się nie ogarnie, to ja będę musiał z nim zrobić porządek. I to taki, że to po prostu chyba zmienię na jakiś inny program. Bo to już jest po prostu przegięcie. W wykonaniu Mirdis Action zaczyna mnie to już irytować, naprawdę. Mówię całkiem poważnie. Nie wiem, dostaję jakiegoś errora, nie wiadomo jeszcze jakiego. Ale okazuje się, że program się nie wyłącza, ani nic mi nie crashuje, tylko wywala mi na pasek grę. Mógłbym wam nawet nagrać ten problem. Jeśli wiecie, znacie ten problem, to może byście mi tak, nie wiem, uzmysłowili, co to w ogóle ma znaczyć ten error, co on wskazuje. Nie po drabinie, drabina dla nubów. Jep. Co ty robisz, Edward? Kurde, ja chcę po tej windzie. Jep, o. I już idziemy aż po zlecenie zabójstwa. Pięknie, pięknie. Co my tu mamy zatem? Informator, twoim celem jest agent templariuszy podający się za kanoniera w suchej tortuze. Odszukaj go i zabij. No pewnie, pewnie. Proste zlecenie, dla nas to już nie problem. Edzio sobie da z tym radę doskonale. Dobra, a wie... to będzie okazja aż właśnie zniszczyć fort. No, to dzisiaj się będzie ewidentnie działo. 4 kafle. Dobrze, wiecie co? Nawet się nie będę chciał tepać, bo będzie się działo, dlatego... O stary. Edward, ty chcesz zabić? Poważnie? Dobra. I plusk do wody. O tak. No dobra. Zanim stąd uciekniemy, to jeszcze może kupimy coś do kawki, jeśli to będzie możliwe. Kup, no nie da się ulepszeń. A, musiałbym zebrać dużo metalu, żeby kupić pancerz kadłuba. Tutaj działa burtowe, to musiałbym mieć 350 tego metalu. Tutaj już wymagany schemat. 12 kafli. No to chwileczkę, chyba... Tak, zrobimy sobie to zlecenie. Chyba, że jeszcze mogę sprzedać jakiś ładunek. Czekajcie, za 700. A tam 700, dobra. Tak, zbyć te 161 sztuk płótna. Bo i tak mam tego w piździe dużo. Dobra, kupujemy sobie. O, zwykłe kule. Tak, zwykłe kule. Żeby już miały naprawdę tą mocną siłę. No!
Ja tam nie żałuję, że tyle wydałem. Przynajmniej mamy zaawansowane kule. Dobra. Jep, ruszamy na misję. Tak, już, już tu piraci krzyczą. Hola, 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 hola jeszcze. Najpierw to ja sobie muszę zmniejszyć rozpoznawalność. Najpierw to ja sobie chcę zmniejszyć rozpoznawalność, bo wiecie, właśnie, ja nie chcę być poszukiwanym. Najpierw rozpoznawalność, a potem możemy rozmawiać o innych rzeczach. Widzicie, jak ja się zapominam czasami. Dobra, jest tu nasz... tak zwany zamykacz i jadaczek. Noż, fuck, czekaj, wystarczy, że kogoś okradnę. O, proszę. O, dobra, dziękuję. Ratujesz mi pan skórę. No i teraz jestem biedny! Jestem biednym Kenwayem. Tylko 3 reale. No i co ja sobie mogę z tymi 3 realami zrobić? No, wsadzić w tyłek. No, tyle mogę zrobić z nimi, no. Dobra, płyniemy do... tutaj aż. Aż tutaj, tak. No, w końcu się coś będzie działo, bo tak to... tylko pierdołami się zajmowałem. Co my tu mamy? Szkuner. Śpiewajcie. O! Mamy nawet fregatę. To może się nią zajmiemy. Tak, ustawiamy znacznik. Zaatakujemy? Zaatakujemy, pewnie. Jeep! O tak, pewnie. I teraz kulami ognia, jebut! Tak jest. Dobra. O, o, o! Dobra. Najpierw zrobimy to, co trzeba. A, czyli pizdu z tym statkiem. Jebut. Jeb. Tak na ślepo. A serio, nie zająłeś się chociaż jednym piratem, a to go się zestrzeli. Chwileczkę. Jeb. Dobra, poszło. Tak jest! No! No, przynajmniej podbijemy szkuner, tak? Szkuner, zaraz zobaczymy. Tak, do floty Kenwaya, bo ostatni mi trochę padło tych statków, więc... idziesz z nami. Chwileczkę. Jeszcze mamy tu fregatę do zniszczenia. Jeb, jak to nawala. I jeszcze walniemy kulami ognia. Chociaż nie, przetestujemy ciężkie kule. Takie właśnie, zwykłe. O, padło. Będzie taran? Tak jest, tak, tak, tak. Dobra. Jeszcze sobie ten statek zniszczymy. Trochę będzie widowiskowo, ale... trzeba, bo ostatnio nic się nie działo. Bądźmy szczerzy. Jeb, pizdu tą kulę. O, nie trafiłem. O, teraz się udało. O, tym razem też się udało. Dobra. O, nie udało się niestety wszystkiego ubić. Dobra, tym razem... No i patrzcie, jakie... Ten mielizm mnie już zaczyna zawodzić. Jeszcze raz mnie tak wywalisz, a naprawdę następny raz będę nagrywał czymś innym. Przeginasz powoli. Oj, mnie się to nie podoba. Dobra, a ty dostajesz czapę w głowę. Jeszcze mamy tutaj fregatę do przejęcia. O, tak, takie kozaki z was. Zaraz zobaczycie, jak zginiecie. Tylko parę kul. Dobra, ruszaj lepiej.
Lepiej już ruszaj. Wow. To już są te zaawansowane kule. To już czuć i widać. Jep. Dobra. Aż słychać nawet, że to już inny wystrzał kul. No i patrzcie, ile statków trzeba podbić. Szczerze nie chce mi się tego wszystkiego, ale fregatę owszem. Dobra. Jep z tym. O tutaj. Nie wiecie gdzie. Dobra. Strzelimy w beczkę. Poszło. Gdzieś jeszcze jakaś beczka? Tam jest. Tego trzeba zdjąć. Heda. Jep. Poszło. Tutaj, 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 panowie. O, dobrze. O kurde. Uważać trzeba. A! O kurde. Aż bym spadł prawie. Hejdzika, hejdzika mu tylko. Jep! Dobra, poszło. Dacie sobie tam radę, spokojnie. Jep. Dobra. Ja to tylko przyszedłem banderę zniszczyć i to tyle. Jep, niszczymy to. Bam! Dobra. Jeszcze zrobimy zabójstwo? A może przeładuję sobie jeszcze broń? Pewnie. Nie, lepiej tak to zrobimy. Tak jest. No, atakuj. No i po was już. Tak jest. Poszło. Fregata za dwa kafle idzie do nas. Nie mam zamiaru wykorzystywać jej do naprawy kawki, bo to nie ma sensu. Kawka jest cała. Tak, do floty Kenwaya. No i dołącza. Automatycznie. Masz tu czapencję. Arr, nagrodę. A te statki mam gdzieś w sumie. Mogą się palić. Nie chcę mi się ich podbijać. Wolę już właśnie zająć się naszym celem. O, proszę. O, płyń, że tam szybciej. Dawać jakąś szantę. Tak jest, ta może być. Słoneczko już prawie zachodzi. Może prawie zachód słońca, to będzie wieczór. Głośniej śpiewać. Bo was inaczej poszczuje czymś. Dobra. 2,5 kafla. Co tam za nami płynie? O, kanonierkę, to nawet nie ma co atakować. Tam co mamy? Tam coś mamy na pewno, ale to nie będziemy nawet podpływać. Dandy do yo. O, czerwone pole. Czyli już wpływamy na strefę strzeżoną. Koniec śpiewania. Cichutko. Teraz to trzeba być czujny i cichy. Inaczej mogą nas tutaj zniszczyć. O, jest. Płyniemy aż do suchej tortugi. Więc spokojnie, spokojnie. Dopłyniemy tam, zobaczymy co się tam dzieje. Dobra, jest. Mamy powoli fort do zniszczenia. Damy sobie i tak radę. Nasz brig i tak jest już zbyt dobrze zapancerzowany. Dobra. Trzy, dobra, damy radę, banał. Już nas namierzają?
kurde, co tak ścina? Spokojnie. Tam jeszcze mamy statek. Szkuner. A, gówno nam zrobi. Dobra, już atakujcie, atakujcie, no spokojnie, czekam. Czekam na wasz atak. Ale nawalają. Ostro. O kurde. Zakręć, zakręć. Jep, teraz pełna fala. A, gówno nam zrobili. Czemu nie trafiam w to? Jakie gówno. O, teraz idzie. Pięknie! Tak! Sucha tortuga, idzie się już walić. Okej. A więc pirackim stylem podpływamy pod fort i szukamy naszego celu. Aż tam jest pewnie, bo już widać. Tam gdzieś przy wieżyczce. O! Koniec z tobą, leszczu. Co mować to? Dziękuję. A teraz takim kozackim stylem podejdę tam i ruszamy, ruszamy, bo to wiecie. Jep. Dobra. Coś tu za cicho jest, nie podoba mi się to. No dobra, odszukam ten swój cel. Mamy sojuszników. Zakładaj tą pelerynę, czy tam kaptur, co tam masz na sobie. I kozacz. Bo tylko tyle umiesz. Dobra. Pięknie. Się tu nawalają. A ja chcę tylko skrzyneczkę. Ja chcę jedną tylko skrzyneczkę. Jep, tu nasz Hiszpan zginął. Czy nie jest nasz? To wrogi Hiszpan, żeby nie było. Dobra. Tu mamy fragment Animusa. Jak się teraz stąd wydostać? Jakie shity. Zaraz coś tu wymyślimy, spokojnie. Jeszcze nie koniec. O kurde, zauważył nas strzelec. Co trzeba uważać. Nie patrz, kozak chce tu podejść. Miernoto, ryzykujesz życiem. To byłeś ty? Łoty. A, w sumie lepiej dla mnie. Fajnie, fajnie. Teraz trzeba jeszcze zabić tam fortowego oficera. Sięgnę mu hedzika. A, zużyłem trochę ammo, ale go zastrzeliłem. Dobra. Chcę fragment animuska. Okej. Tu jeszcze jeden będzie. Tylko trzeba będzie się tam wspiąć. O, pięknie, pięknie. Tu mamy salę narad. No wspinaj się, co ty robisz? Dobra, i zaraz się zajmiemy naszym celem. Tam skrzyneczka sobie jest. Okej, dobra. Jest. Mamy już 3,5 kafla. Odzyskaliśmy to, co nam zostało stracone. Okej, dobra. Otwieraj drzwi. Skopa mu. I żegnaj się z życiem. Nie, może zrobimy to inaczej. Jep. O tak, tradycyjnie. A to był hiszpański fort. To nie dziwota, że tak padli. Anglia i tak jest lepsza. Pięknie, ósmy fort. Tak, już ósmy fort poszedł. Czyli wszystkie już tereny niskie, czyli te łatwe, średnie, mamy już przejęte za sobą. Dokładnie, tak, dokładnie. Tak, mamy tylko już 3 forty, które są trudne. Więc osiągnęliśmy no, po części taki wielki sukces. Tylko teraz mamy tyle zbierania tego syfu, że tego mi się aż teraz nawet nie będzie chciało.
Dobra, tu mamy legendarny. Mamy już tu trzy legendarne statki, więc tu będzie pewnie czwarty. Więc będą cztery legendarne. No to może to zrobimy te legendarne statki, ale to już chyba po zakończeniu fabuły. Albo jeszcze przed zakończeniem fabuły. Dobra, starczy. Nie, chyba już nie dokonam nawet kupna. Ciebie tutaj przekupię dwusetkami. A tutaj może jakieś towary sprzedam. Sprzedaj ładunek. A, nic nawet nie dostałem. A to dobre. Ciężkie kule. O! Kupimy sobie ammo. Słuchajcie, ja sobie sprawdzę, ile już minut ma odcinek, bo ten Mirlis mi robił ciągle... Dwa razy mi w sumie zrobił cięcia. I wiecie, teraz ja nie wiem, ile minut to będzie. Dobra, w sumie możemy jeszcze wykonać jakieś zlecenie zabójstwa. Nie zaszkodzi mi. Yo, jedziemy z tym. Poziom trudności no jest maksymalny, ale... Witaj, kaprze! Przyjęliśmy okręt, na pokładzie którego znajdowały się towary prawowicie należące do nas. Hiszpanie nie zgadzają się z tą oceną sytuacji i przysięgli, że towar odbiorą. Ochronie okręta zostanie sobie wynagrodzony. Tak, przyjmiemy to z godnością i na klatę. Dobra. Wykonamy jeszcze to zlecenie. W sumie zakończymy odcinek. Tak. Płynąć tam. Myślę, że to nie będzie dla was problem. Statek mamy na tyle wyposażony, że z tym zleceniem nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Tak przynajmniej myślę jeszcze. Ale to zobaczymy. Dobra. Płyniemy tam, płyniemy. Jep. Dobra. Cichutko się zrobiło, w sumie nawet dobrze. Ale to nie na długo. Uwierzcie, że to nie na długo, bo za chwilę będzie szum, kul, trzask drewna i trzaski mieczy. Tak. I krzyki ginących ludzi. Dobra. Chroń Neptuno. Dobra. Dla nas to będzie banał. O, poradził sobie z jednym statkiem. To jest chyba kanon... Nie, na kanonierkę to aż nie warto chyba wydawać moździerza. No szkoda. Poszło! O, kolejne. Co my tam mamy? Nie wiadomo co zatopić, bo ich nie widać, jest tam mgła nieprzenikliwa. Dobra, kolejne kanonierki. O, poszło. Pięknie. Nasz statek bez problemu tu niszczy te pierdoły. No patrzcie, nie. Następny odcinek nagrywamy frapsem. Ja już mam tego po dziurki dosyć. Ciągle mnie będzie wywalało. Ach, ten Mirlis Action i te jego posrane funkcje. Dobra, teraz mamy brygi i jest nasza fregata. Dwie fregaty. Jep. Dobra, damy radę przecież, spokojnie. I z moździerza. Jep. Dobra. Ktoś tu posadził beczki. Damy sobie radę, spokojnie. Jedna chyba fregata już padła, nie? Tam jeszcze mamy. Dobra. No przejmuj to. Dobra. Bierz się za zniszczenia.
jeb. O, jak eksplodowało. No i jednego tylko z pistola pociągnąć. No chodź tu. Dobra, poszło. Chyba go przyjmiemy w skromne progi. Nie? Przyjąć ten statek, czy nie? Sam nie wiem, zaraz się okażę. A, naprawić tylko kawkę można, no to cóż, trudno. Dobra, tam jeszcze jeden statek zatopienia. A to możemy już w sumie tak zrobić. O, poszło! Poszło! Tam jeszcze fregatę, którą sobie z chęcią przejmę, bo tamto to był bryk, dziadostwo. Takie do niczego, a to jeszcze możemy sobie przejąć, bo tam będzie trochę złota, co nieco. Więc tutaj, wiecie, lepiej się postarać bardziej o przejęcie. Dobra. Damy sobie tu radę. Żaden tam poziom trudności nie jest wysoki. A ten sobie przejmiemy w bardziej epicki sposób. No, daję, ciągnąć, ciągnąć. Jeb. Czterech naraz. Jeb, poszło. Headshoty. Jeb. Dobra, mogę już tam skoczyć? Tak jest. Aaaa. Ciul się! Jeb, poszło. O, mogłem jeszcze... A to jest do zatopienia, dlatego to czerwone kółeczko tak występowało notorycznie. I proszę cię, nie wywalaj mnie teraz. Oj, nie pozwalam ci. Dobra, naprawiaj kawkę. Wykonujemy misję i w sumie możemy już zakończyć odcinek. Arr, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 45. odcinka z... Assassin's Creed 4 Black Flag. I jeżeli wam się spodobał odcinek, naturalnie nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i... Wiecie co? Mnie tam obojętne, czy ty mnie hejtujecie, czy nie. Ja i tak nagrywać będę. Assassina tym bardziej, więc... Trzymajcie się. Na razie. Arr!